Rozpoczęła się skoczowska noc muzeów. Za chwilę razem ze strażakami przeniesiemy się w czasie. Wchodźcie, wchodźcie! Tak, tak, po kolei. Oj, zajmano zaś. Na wschodzie. Ja jestem. Czy nie zna jakiegoś synka, kurier? Jemu w ciepłym te plecaki do... Jestem jednym z kolekcjonerów, którzy wystawiamy się dzisiaj na Nocy Muzeów w Skoczowie. Jesteśmy tutaj drugi raz. W zeszłym roku byliśmy również, wystawialiśmy się, staraliśmy się zmienić, żeby nie było to same. Każdy z nas znowu sobie tam zabrał coś ze swojej kolekcji i przedstawiamy tutaj. W sumie mam około 30 w domu mundurów, tutaj ich przywiozłem 10. Tak z ciekawości tutaj mam 3 czechosłowackie, 1 słowacki, 3 z Państwowej Straży Pożarnej i 4 z Ochotniczej Straży Pożarnej. Mam parę toporków tutaj. Jeden z ciekawszych eksponatów, które tutaj mam, to jest toporek, który przyszedł do nas po wojnie, a w czasach wojny służył w dywizjonach bombowych do rozbijania poszycia kadłuba w razie katastrofy samolotu, żeby wydobyć załogę. Właśnie tutaj mam 5 pasów strażackich, to jest też tylko część kolekcji. W sumie pasów jest około 25. Oczywiście pas służy strażakowi do tego, żeby się zabezpieczył gdzieś na miejscu zdarzenia, żeby zabezpieczył sobie chociażby kręgosłup. Przy pasie jest toporek przy każdym z pasów, który znowu służy po to, żeby gdzieś tam jakieś drobne prace wyburzeniowe prowadzić na miejscu akcji. Przy pasie jest zatrzaśnik, który służy, żeby się zapiąć na wysokości, chociażby na drabinie, czy gdzieś i wolne ręce mieć, można wtedy coś więcej pracować. To jest hełm wojskowy, który został po wojnie przerobiony na strażacki, czyli ten grzebień został dorobiony. Hełm oczywiście musiał wytrzymać rykoszet kuli wojskowej, dlatego był strasznie ciężki. Solidny element. A gdzie pan zdobywa te eksponaty? No, to jest parę dróg, do których można dojść do takich rzeczy. Pierwsze to jest Allegro, druga wymiana w czasie wszelkiego rodzaju plich targów, jakichś tam załóżmy zlotów kolekcjonerskich. No i nie ukrywam, część rzeczy się dostaje w prezencie, jeżeli wiadomo już ta kolekcja jest jakaś tam pozbierana, ktoś o tym wie, no po prostu pojedyncze rzeczy gdzieś się znajdują w domach jeszcze i trafiają do kolekcjonera. Do czego to służyło? Dzisiaj, na początku wieku strażak, że jadąc do akcji, to zamiast tych niebieskich kogutów trzymał czerwoną flagę, to jest, że jadą do pożaru i jeszcze dawał znać sygnalizację i tak to wyglądało. Strażaka śląskiego, S. Silesian. Gdzieś spod Zabrza pochodzi. Tyle wiem o nim. Ale do czego, od wszystkich się pytam, do czego służy ten grzebień? Wszyscy mówią, żeby się coś złamało. Nie. Tu chodziło o to, że najsłabszym punktem hełmu i głowy jest góra. Wzmocnienie, żeby się nie poddało, nie załamała to. To jest wzmocnienie tego hełmu tylko. Do tego służy cały ten grzebień. Ten znak. Wiele straży miało swój znak, albo Floriana, albo przynależność jakie tam Śląsk Cieszyński, Morawy to. A ten niektórzy strażacy, grupy straży były zbuntowane. Nie chciały mieć nad sobą żadnego nadzoru niemieckiego, czeskiego to. I nosili swój znak. To było tak jak teraz jest hasło strażaków. Proszę zobaczyć, oko Boga, ręce złożone, Bogu na chwałę, ludziom ku pomocy. To samo hasło, które jest do dzisiaj aktualne. I to nosili strażacy tacy niezależni. To są naszywki z okresu PRL. I kiedyś nie można było, teraz są nazwy miejscowości, to były numerowane. I kolorami była przynależność tego strażaka. Niebieski strażak, czarne byli co? Wojsko odrabiali. Zieloni byli studenci, uczniowie szkół,
czerwone kadra. No innych nie, bo wszystkich wiem wszystko. Tajnie, że to jest pierwsze naszywki polskie. No oczywiście naszywka służyła po co, że nie było to jako ozdobnik, tylko to jest w formie dla strażaka jako dowód osobisty. Naszywka środkowa górna PKS Cieszyn nie istnieje, straż nie istnieje, naszywka została, pamiątka. Tu później trzeci rząd są grupy poszukiwawcze z pieskami, czwarty rząd wojskowe straży, piąty rząd płetwonurkowie, to tak jest na... Szósty rząd jest zakładem Teatru Wielkiego, Gryfiat, stoczni zakładowe. Następne tu mielibyśmy spadochroniarzy, strażaków w lasach gaszenia w Stanach Zjednoczonych. Mamy Akademię Straż Pożarny West Point, Zakładowej Straży Gdynia, Marynarki Wojennej, Telewizji Polskiej na dole. Strasz. No, Lecha Wałęsa, lotniska. No, wzdłuż tego korytarza, dalej korytarza, jest kuchnia. 39 rok. 39 rok. 39 rok i tutaj... Tutaj...